Magda Marszałek, dzień dobry. Zapraszam na nasz codzienny raport dotyczący koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 79 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. To 22 osoby z województwa śląskiego, 14 osób z województwa lubelskiego, 12 osób z województwa wielkopolskiego, 11 osób z małopolskiego, 5 osób z województwa pomorskiego, 4 osoby z województwa dolnośląskiego, 3 osoby z opolskiego, 3 osoby z warmińsko-mazurskiego, 2 osoby z województwa łódzkiego, 2 osoby z województwa zachodniopomorskiego oraz 1 osoba z województwa świętokrzyskiego. W sumie w całym kraju zakażone są 2633 osoby, 45 osób zmarło. W dobie pandemii koronawirusa wśród osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo są m.in. listonosze. Choć są wyposażeni w maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące, to wielu z nich zwraca uwagę na problem braku skrzynek oddawczych przy posesjach mieszkańców. Poczta Polska zachęca do montażu takich skrzynek i przekonuje, że teraz jest to szczególnie ważne, bo pozwala ograniczyć kontakty, a tym samym zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Warto też wiedzieć, że posiadanie takiej skrzynki na korespondencję jest obowiązkiem każdego właściciela posesji, wynikającym z rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji. Za jego niedopełnienie grozi nawet 10 tysięcy złotych kary. Wczoraj mówiliśmy o wirtualnych lekcjach organizowanych przez placówki edukacyjne, które mimo zawieszenia zajęć mają obowiązek realizowania podstawy programowej. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie szkoły i nie wszyscy uczniowie są do tego odpowiednio przygotowani. Chodzi tu przede wszystkim o brak komputerów niezbędnych do prowadzenia takich zdalnych lekcji. Jak informuje Ministerstwo Edukacji, od wczoraj samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Do rozdysponowania jest ponad 180 milionów złotych z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany. Na początku należy sprawdzić, na jakie środki może liczyć dany samorząd. Będą to kwoty w przedziale od 35 do 100 tysięcy złotych. Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią, która wskazuje na wysokość finansowania. Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego również na tej stronie. We wniosku należy podać dane adresowe gminy, powiatu, informacje o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie, informacje o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu. Po wygenerowaniu wniosku można przejść do aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek. Instrukcja, jak krok po kroku złożyć wniosek, znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Na co można przeznaczyć takie finansowanie? Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to komputery, laptopy czy tablety. Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostęp do internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Wielkanoc to dla wielu osób czas szczególny, bo spędzane przy wspólnym stole i w gronie najbliższych. Ale jak tegoroczne świętowanie ma się do panującej epidemii koronawirusa i czy będziemy mogli spędzić Wielkanoc w większym gronie? Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia. Jak mówi, wszystko zależy od tego, ile osób będzie zakażonych. Zobaczymy, jak wyglądają przyrosty, ile osób będzie zakażonych. Oczywiście czas świąt jest szczególnym świętem, ale na pewno, jeśli ma to być święto nowego życia, powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżimu niespotykania się. Na pewno te wzrosty będą do świąt. Pytanie, jak duże, ale tutaj przy dużych spotkaniach rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże. Rekomendować można tylko w tej chwili, a przed świętami będziemy to oceniać na podstawie danych epidemicznych. Tymczasem Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze ogłosiła wskazania dotyczące celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu w czasie pandemii koronawirusa. Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana bez udziału ludu, a jedynie z udziałem kilku, maksymalnie pięciu imiennie wyznaczonych usługujących,
W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła poprzez zwykłe wejście celebransa wraz z usługującymi z zakrystii do prezbiterium. Msza krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje używane później przez cały rok do sprawowania sakramentów, zostanie odprawiona w Wielki Czwartek, 9 kwietnia o godzinie 10 w kościele seminaryjnym w Paradyżu. Weźmie w niej udział jedynie niewielkie grono wyznaczonych osób. W parafiach Triduum Paschalne będzie celebrowane tylko raz, wyłącznie w kościele parafialnym. Proboszczowie zachęcani są do organizowania transmisji w mediach społecznościowych, aby wierni mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami. Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem opuszcza się obrzęd umywania nóg. Nie urządza się również tak zwanej ciemnicy. Na zakończenie nie udziela się błogosławieństwa. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń co do liczby osób w kościele. Podobnie w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę kościoły powinny pozostać dostępne dla wiernych, którzy pragną się w nich pomodlić. W Wielki Piątek 10 kwietnia podczas liturgii Męki Pańskiej do przewidzianej na ten dzień charakterystycznej modlitwy powszechnej zostanie dołączone specjalne wezwanie w związku z epidemią koronawirusa. Nie urządza się tak zwanego grobu pańskiego. W Wielką Sobotę 11 kwietnia w parafiach nie wolno organizować święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernych należy zachęcić, aby poranek wielkanocny przed uroczystym śniadaniem błogosławieństwo stołu wypowiedział ojciec lub matka, ewentualnie inny dorosły członek rodziny. Msze święte w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia należy odprawiać według normalnego porządku niedzielnego z zachowaniem aktualnie obowiązującego limitu osób w kościele. A na koniec tradycyjnie przypomnę, że jeśli chcecie Państwo zaalarmować naszą redakcję, że w Waszym otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, macie istotne informacje dotyczące koronawirusa lub nie wiecie, jak i gdzie uzyskać pomoc, prosimy o kontakt mailowy pod adresem tvteletop.gorzow@gmail.com lub telefoniczny pod numerem 518 731 476. Dziękuję za uwagę.